Agata Łosiewicz, to jest Telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania, witam Państwa bardzo serdecznie. Politykę zostawiamy za nami, pora się teraz duchem zająć, bo piękne, wspaniałe święta przed nami, święta Zmartwychwstania Pańskiego, i z tej okazji chciałam zapytać mojego kolejnego gościa o to, jak zaufać Bogu, a moim gościem jest Joanna Bąkiewicz-Brożek, autorka książki Moja misja trwa, to druga część książki o ojcu Dolindo, autorze pięknej modlitwy Jezu, ty się tym zajmij. Właściwie ojciec tylko tę modlitwę zapisał, autorem tej modlitwy jest kto inny. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie. Proszę powiedzieć, odpowiedzieć na to nasze tytułowe pytanie, jak zaufać Panu Bogu, jak zrobił to ojciec Dolindo. Ojciec Dolindo robił to naprawdę w sposób heroiczny i tak jak myślę o nim i czytam różne jego teksty od lat, dzisiaj jest taki moment potężnej próby tego, co się dzieje na świecie, czy każdy z nas przeżywa jakąś wewnętrzną burzę, każdy nosi cierpienie i krzyż, jestem o tym przekonana. I to, co widzimy, naszą wschodnią granicę, wojną w Ukrainie, to piekło, którego jesteśmy świadkami, to jest taki moment, w którym ten akt zawierzenia, Jezu, ty się tym zajmij, kiedy to zaufanie Bogu jest, można powiedzieć, poddane potężnej próbie. I to jest ten moment, który, ja przypomnę, że akt zawierzenia, Jezu, ty się tym zajmij, sam Jezus przekazał ojcu Dolindo dokładnie w czasie szalejącej II wojny światowej. To był październik 1940 roku. I Jezus przychodzi, dzisiaj już wiem na pewno, że się obaj widzą z księdzem Dolindo, i zostawia mu modlitwę, która później zmienia życie milionów ludzi. Zaufaj mi. Im bardziej, im trudniej będzie w życiu, tym bardziej zamknij oczy i zaufaj mi. Ksiądz Dolindo, który był przez 88 lat, ja tak mówię, przybity do krzyża, 19 lat ponad zawieszony, odsunięty od czynności kapłańskich. Kiedy dzisiaj o tym myślę, Wielki Czwartek, pomyślę sobie, 19 Wielkich Czwartków, przez 19 Wielkich Czwartków nie mógł odprawiać Eucharystii. To było potężne cierpienie i potężna próba miłości do Kościoła i do Boga. Jednak ufał bezgranicznie. Więc jego życie, które było pasmem też prześladowań ze strony ludzi Kościoła, odwróceniem się najbliższych osób, także ze strony rodziny. Więc człowiek, który jest dzisiaj potężnym świadkiem, który mówi mimo wszystko ufaj Bogu. Ta tabliczka, która jest przytwierdzona do jego grobu w Neapolu, jest taka mocno wymowna. Za każdym razem, kiedy tam jestem i klękam, jadę, że tak mówię, naładować się tam w różnych momentach, patrzę na to, ślepo mu ufam. Ufaj Bogu, powtarza ksiądz Dolindo, kiedy przyjdziesz do mojego grobu, nawet po śmierci, ja ci odpowiem, zaufaj Bogu. Nie jest to łatwe, że my jesteśmy, człowiek jest niecierpliwy, chce mieć szybko odpowiedzi, chce, żeby wszystko się dobrze układało. Tymczasem Pan Bóg potrzebuje takiej, oczekuje na nasz taki poryw serca i wiarę. To jest bardzo lubię tłumaczyć ten akt zawierzenia, zwłaszcza ksiądz Dolindo, często tłumacząc te słowa, Jezu, ty się tym zajmij, wracał do momentu burzy na Jeziorze Galilejskim. To tak bardzo pięknie widać to na obrazie Rembrandta, jest szaleje burza, apostołowie, którzy szarpią się, boją się, że zaraz utoną, zagrożone jest ich życie, a Jezus śpi. I ksiądz Dolindo pyta, właściwie czemu on śpi? Z jednej strony jest zmęczony, bo tego dnia uczynił wiele cudów, z drugiej strony jest to sen mistyczny, czeka na ten poryw wiatru, ten w sercu, poryw w sercu, i kiedy ksiądz Dolindo wskazuje bardzo wyraźnie, że to Piotr jest tym, który wstaje i krzyczy, Jezu ratuj, czyli Jezu, tak naprawdę ty się tym zajmij, weź to w swoje ręce. Ale Jezus zaraz szybko gani apostołów, mówi, ludzie małej wiary. Jest to bardzo takie, przeżywam to w życiu wielokrotnie. Mogę o różne rzeczy prosić, także ludzi, wspólnotę, o modlitwę w różnych krytycznych sytuacjach, ale w momencie, kiedy tak prosto z serca ten krzyk rzeczywiście wyrwie się, Jezu ratuj, to Jezus naprawdę reaguje od razu. I tak w życiu księdza Dolindo bez przerwy.
No właśnie, chciałam zapytać o tą ścieżkę, jaką ojciec Dolindo doszedł do zapisania tych słów. Zresztą przecież one zostały zapisane bezpośrednio po bombardowaniach na polu. Teraz mamy no, sytuację równie dramatyczną. Mamy bombardowania, mordy, bestialstwo na Ukrainie, więc te słowa, to wołanie do Boga, czy to przy wspaniałym święcie, czy na co dzień, równie aktualne. Ale proszę powiedzieć, opowiedzieć tę ścieżkę ojca Dolindo, bo to była, no, droga to nie była droga usłana różami. Nie, to była droga naznaczona krzyżem od samego początku. On był jako dziecko już bity, maltretowany przez ojca, cierpiał głód i takie poczuł od razu, jako dziecko już takie dużą miłość do krzyża. I notuję w autobiografii, że gdybym był jako dziecko, wiedział, o co chodzi w męce Chrystusa, już bym wtedy mógł zostać świętym. Ale jego droga tak naprawdę, jego ogrujec, bo to może powiedzieć, że on w ogóle jest fantastycznym kandydatem na ołtarze, dlatego że w życiu każdego kandydata na ołtarze musi się odbić droga Chrystusa, jego droga krzyżowa. I u księdza Dolindo świetnie to widać. Zaczyna się wszystko w seminarium, gdzie on w czasie święceń kampańskich składa się Jezusowi jako ofiara za Kościół. Jak rozmawiam dzisiaj z konsultorami Kongregacji do Spraw Świętych, to mówią, czy zdaje sobie pani sprawę, co to znaczy złożyć jako ofiara. To znaczy być gotowym na takie upodlenie i na takie cierpienie, jakiego doświadczył Chrystus. I on, dlatego on wchodzi, wiele osób często mnie pyta, jak on mógł to wszystko przeżyć, tyle odsunięć od ołtarza, tak tyle procesu przed świętym oficjum, wzywany wielokrotnie, przesłuchiwany, te przesłuchiwania nie były, nie należały do przyjemnych. Natomiast on doskonale wiedział w głębi serca, że to jest konsekwencja jego oddania się w ofierze Jezusowi za Kościół. Więc ta droga jest bardzo długa, bardzo kręta. Są takie momenty, tak jeden z najbardziej trudnych, pierwszych trudnych jest moment wyrzucenia go z seminarium. To już dzisiaj wiem i udało się w czasie prac nad tą książką, drugą częścią biografii księdza Dolindo, teraz moja misja trwa, dojść do dokumentów, które poświadczają, że został bezprawnie wyrzucony ze zgromadzenia. Czyli jego cierpienie było tym bardziej potężniejsze, odebrano mu możliwość obrony. Według wszelkie możliwe przepisy zostały złamane, więc on musi, mimo stawianego przez ponad 33 dni oporu, jest zmuszony głodem, a potem wezwany jest policja, by go wyprowadzić z seminarium. To jest pierwszy cios, przychodzi do domu, dostaje kubły zimnej wody dosłownie, mama sprowadza egzorcystę. Jest to taki pierwszy moment bardzo trudnej próby zaufania Bogu. On mimo wszystko kurczowo się trzyma codziennie w sutannie, w stule, idzie do kościoła i uczestniczy we mszy świętej razem z wiernymi, jako ostatni przystępuje do komunii świętej. Trzeba przyznać, że później są kolejne etapy, są cztery procesy przed świętym oficjum, gdzie idealnie on nie dawał sobie marginesu, można powiedzieć, jeden do jednego naśladował Chrystusa, tak samo zachował się w czasie procesu, miał swojego Judasza, najbliższą córkę duchową, Irmę Corsaro, miał swojego Jana, księdza Salvatore La Rovere, który był jego blisko, więc i później to skazanie, którego tak naprawdę nie rozumie, bo jest oczyszczony z różnych zarzutów stawianych mu przez córkę duchową, zarzutów moralnych, natomiast nie rozumie zawieszenia. Można powiedzieć, że jest tak bardzo głęboko zjednoczony z Chrystusem, który został odrzucony, opluty i całkowicie niezrozumiały. Więc ta droga zaufania jest, Maciej, jak się czyta, może być z bardzo dużo przeżyciem i nie kryjąc emocji, czytałam różne jego listy, które są dzisiaj w Archiwum Watykańskim zgromadzone. Listy do kolejnych papieży. Ksiądz Dolindo przez te lata zawieszenia wysyłał mniej więcej co 3 miesiące list do Watykanu z prośbą, jest taki bardzo poruszający, o przywrócenie do ołtarza, poruszający list, gdzie w jednym ze zdań pisze ksiądz Dolindo, czuje się jak łotr, który jest powieszony na krzyżu koło Jezusa i błaga mu miłosierdzie. Pozwólcie mi odprawiać Eucharystię. Wielu świadków się za nim wstawiało, później już mama i siostry, zaświadczając o jego świętości, a Rzym dalej milczał. Więc on został poddany naprawdę potężnej próbie i dał świadectwo potężnej miłości do Kościoła. Jedno z takich mocnych zdań, które lubię przytaczać, ono jest bardzo też dzisiaj mocne i adekwatne. Nie bądźcie sędziami Kościoła,
tylko bądźcie synami Kościoła. Nawet jeżeli widzicie rzeczy, które was gorszą, pamiętajcie, że Kościół to Jezus i każde uderzenie w Kościół czy w namiestnika Chrystusa jest uderzeniem samego Jezusa. Jeśli mówi to ksiądz Dolindo Czech, który przeżył tak wiele ze strony Kościoła, matka Kościół naprawdę wielkie rany w jego sercu wyryła. Ale on ją kochał potężnie, nawet w czasie przesłuchania w świętym oficjum, to jest 1921 rok, on mówi, że on stoi przed matką, przed Kościołem, nawet jeżeli jest w pewnym sensie, no, można takiego słowa użyć, poniżany przez komisarza świętego oficjum, to mówi, ja stoję przed matką. Więc to świadectwo jest naprawdę poruszające. Ja zawsze mówię, że ksiądz Dolindo przyszedł do mojego życia w takim ciężkim momencie. Poruszające, ale nie jest łatwe. To dobrze, zapytam o ten trudny moment w takim razie. Jak to był moment? Przed 8 laty, kiedy no naprawdę biłam się z myślami o odejściu z Kościoła. To był bardzo trudny moment. Takie to też zranienia ze strony konkretnej osoby, konkretnego kapłana. I ksiądz Dolindo jest osobą, która mnie w tym kościele zatrzymała, która mnie uczy przez te lata, bo to nie jest tak, że się nauczy raz i koniec, kochać Kościół bezgranicznie i kochać Jezusa w Kościele, nie? Tego Jezusa, bo to jest takie dzisiaj, w dzisiejszych dniach bardzo takie symptomatyczne, poszarpanego, poranionego. Jezus jest dzisiaj tak samo rozszarpany i poraniony na Ukrainie, tak jak jest rozszarpany i poraniony przez nasze grzechy, nas, ludzi Kościoła. Więc kapłan ten mnie, ksiądz Dolindo mnie po prostu trzyma i stawia do pionu. I ta droga z nim jest, jestem przekonana, moją taką też osobistą drogą, oprócz tego, że widzę, że zmienia naprawdę serca tysięcy ludzi, którzy pielgrzymują do Neapolu. No właśnie to o tę zmianę serc tysięcy ludzi chciałam zapytać i o znaczenie tej modlitwy, tych słów. Jezu, ty się tym zajmij dzisiaj dla ludzi. Jak wiele zostało ze spuścizny ojca Dolindo i jak ważna jest ta modlitwa? Czy zna pani przypadki osób, których życie odmieniły te słowa? Bardzo dużo. To są, muszę powiedzieć, że po publikacji pierwszej części Jezu, ty się tym zajmij, biografii w 2017 roku zaczęła się lawina listów, które spływały do mnie, do wydawnictwa, wiele telefonów osób, które naprawdę doświadczyły potężnej przemiany serca przez świadectwo życia księdza Dolindo i także przez samą modlitwę. Muszę powiedzieć, że są takie trzy bardzo konkretne grupy, w których ksiądz Dolindo działa i w których ta modlitwa działa mocno. Jakie to grupy? Pierwsza to są kapłani, którzy próbowali odejść z kościoła, zostawić sutannę i zostali w kościele, przeżywają rozkwit naprawdę potężny. Mamy przypadki wyjścia z uzależnień kapłanów i mam nadzieję, że to są przypadki, które posłużą do procesu beatyfikacyjnego. Mamy przypadki małżeństw, które się schodzą po rozwodach. I wreszcie grupa osób, które próbowały targnąć się na własne życie i które z tego zrezygnowały, ksiądz Dolindo, tam modlitwa docierają do ich życia i całkowicie je zmieniają. Jest taka historia, do której lubię wracać. Wydarzyła się niedaleko na Śląsku, niedaleko mnie, małżeństwo, które właśnie od 6 lat nie kontaktowało się ze sobą. Mężczyzna był już na tyle zrozpaczony. Spotkał na stacji benzynowej, to jest krótka opowieść, ale bardzo dobra, obrazująca, jak działa ten akt zawierzenia. Na stacji benzynowej spotyka pewnego kapłana, mojego kolegę i pomagają sobie w naprawie auta i człowiek ten zrozpaczony zwierza się kapłanowi, mówi, że księdza, Bóg mi księdza zesłał, moje małżeństwo się posypało, od 6 lat nie widzę żony, co mam zrobić? Mój znajomy, ksiądz Michał, był taki zdezorientowany, nie bardzo wiedział, co zrobić, mówi, człowieku, wiesz co, nie wiem, jak ci pomóc, ale zrób jedno, proszę cię, walnij się dzisiaj tak mocno po męsku pięścią w serce i krzyknij do Boga, Jezu, ty się tym zajmij. I ten człowiek tak sobie musiał wziąć to do serca. Mało tego, na stacji benzynowej, gdzie płacił za benzynę, pani ekspedientka wyjęła spod lady książkę, to moją pierwszą część Jezu, ty się zajmij, mówi, wierz pan, bo to działa. Takim bardzo prostymi słowy. I on sobie to rzeczywiście wziął do serca, uderzył się tak i tak krzyknął, Jezu, ty się tym zajmij. Tu chodzi
tak podkreślił, taki akt wiary, nie o magiczną formułę, tylko akt wiary. Następnego dnia zadzwoniła żona. To małżeństwo dzisiaj zeszło się, jest szczęśliwe i opowiadają o tym wszędzie. No i tym Pan pozytywnym mówi... akcentem w takim razie, pani Anno, musimy zakończyć, bo czas nam się kończy. Program to rzeczywiście na te święta Zmartwychwstania Pańskiego. Piękna historia, piękna modlitwa, warto do tej modlitwy wracać. Joanna Bąkiewicz-Brożek, autorka książki Jezu, ty się tym zajmij, Moja misja trwa, czyli dwóch części biografii ojca Dolindo, była moim i państwa gościem. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Pięknych świąt pani życzę, państwu także, bo już się chyba przed świętami nie zobaczymy, a może jeszcze się zobaczymy. Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia, Dorota Łosiewicz. To były Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Do zobaczenia.